sobie w ogóle w stanie wyobrazić centrum Katowic bez Spodka? Obiekt za nami skończył 50 lat. Widział wiele. Polityków, mega gwiazdy muzyki, no i oczywiście sportowców. Zapasy, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, karate. Tych dyscyplin można wymieniać i wymieniać. Spodek oglądał największe sukcesy polskich drużyn. A jak mówimy o największych sukcesach polskich drużyn, to teraz musimy cofnąć się w czasie. 8 kwietnia 1976 roku, Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie, mecz Polska-Związek Radziecki. Minuta i 12 sekund, kontratak Polaków, Wiesław Jobczyk, obok Konrad Jaszczuk, jest Wiesław Jobczyk, 1-1, ostry strzał, gol! No to już tego meczu nie przegramy. Na 63 sekundy przed końcem spotkania, 6-3, Wiesław Jobczyk, to jest trzecia bramka tego zawodnika. Zawodnika, który dopiero teraz, w tym sezonie wszedł do reprezentacji, który w ostatnich paru dosłownie miesiącach zrobił fantastyczne postępy, ogromnie się rozwinął. Był jednym z najlepszych podczas tego, no nie chcę do tego wracać, na pewno nieudanego występu olimpijskiego. Ogromnie to przeżywał, ofiarny, ambitny, bojowy. I tu strzelić 3 bramki w drużynie aktualnego mistrza świata, to nie może być dzieło przypadku. A więc na minutę i 3 sekundy. Wydarzyła nam się taka okazja, i że zdobyliśmy Związek Radziecki, to było coś niesamowitego. Wiedzą wszyscy, którzy byli bardziej bliżej ze sportem związani, że praktycznie w tamtych latach, w latach 70., czy 60., czy 80., czy nawet dzisiaj pokonać Związek Radziecki jest szalenie ciężko, bo oni są jedną z lepszych drużyn na świecie od kilkudziesięciu lat. Mistrzostwo świata w letnim hokeju w Katowice. 1976. No akurat tylko taka pamiątka czechosłowacka, bo wtedy ta reprezentacja grała, została mi po tych mistrzostwach. To jeszcze nie są te czasy, kiedy jest mnóstwo szalików, czapeczek, gadżetów, proporczyków. Niewiele jest tych pamiątek z tamtych czasów. Nie mam też biletów już. No oczywiście, że na meczu Polska-Związek Radziecki byłem. I pamiętam to, jak kibicowaliśmy, jak się darliśmy. Pamiętam, że wszystko wtedy było szaroburę. I kibice, no i troszeczkę się pojawiło gdzieś potem chyba w trzeciej tercji jakiś kartek papieru, na których, nie wiem skąd, może kredkami ktoś malował nasze flagi. Więc trochę czerwieni się pojawiło. To zresztą jest ciekawa historia, bo nasi hokeiści wtedy nie grali w biało-czerwonych strojach, tylko całe czerwone mieli od stóp do głów, w przeciwieństwie do zawodników Związku Radzieckiego. No to jest takie wielkie wspomnienie. Wtedy sobie chyba nie zdawaliśmy sprawy, że to będzie historyczne wydarzenie aż o takim znaczeniu, że jeden jedyny raz wtedy okaże się, że wygraliśmy z mistrzami świata. Koniec kary, czyli 5 sekund do końca, 3 sekundy do końca, 2, 1 i zwycięstwo! Polska wygrywa to spotkanie, pokonując drużynę radziecką 6-4. Nasza drużyna zagrała wspaniały mecz. Dotrzymała kroku tak renomowanemu przeciwnikowi, aktualnemu mistrzowi świata, mistrzowi olimpijskiemu. Wielki sukces naszej drużyny. Gratulacje dla wszystkich. Wszystkich należy tutaj wyróżnić. Słowa wielkiego uznania dla trenerów Józefa Kurka i Emila Nikodemowicza. Ale to pierwszy mecz. Mecz, który kończymy z wielką satysfakcją. Rozlega się tutaj churalne 100 lat. Zasłużone 100 lat dla naszych chłopców.
dopiero jak sobie przypominam, moja bramka, nie wiem, czy była półtorej minuty przed końcem, gdzieś w końcówce spotkania na 6-3, jak strzeliłem bramkę, dopiero uwierzyliśmy, że jednak my ten mecz wygramy. I to było wielkie szczęście. I co jeszcze najważniejsze, co nas spotkało w życiu, bo wielu zawodników doświadczonych grało ze Związkiem Radzieckim, praktycznie co roku były Mistrzostwa Świata i przegrywaliśmy z nimi, więc zawsze na koniec spotkań hokejowych dopiero był hymn dla zwycięzcy. Więc zawsze słuchaliśmy rosyjskiego. I tu pierwszy raz zrobiliśmy publiczności chyba olbrzymią frajdę, że mogli posłuchać Mazurka Dąbrowskiego i patrząc na twarze z tymi cepem pogania, odznakami, że to oni byli przegraną drużyną. Były łzy wtedy? Myślę, że tak, u wielu. Te grupy kibicowskie, nieważne czy był ktoś z Zabrza, czy z Bytomia, no to było takie kilkugodzinne szaleństwo. Pamiętam tańce, zabawy, krzyki, no były różne pieśni, nie wiem czy to dzisiaj wspominać, prawda? Pobiliśmy tych i tych, pobijemy i Związek Radziecki, i jeszcze inne, że wrócimy do Lwowa i tak dalej. No było tych pieśni całe mnóstwo. Fantastyczna noc, do domu wróciłem o 7 rano. Spodek pamięta bardzo wiele gorących wieczorów i absolutnie gorących nocy. Nie inaczej było 21 września 2014 roku. Wlazły i koniec! 40 lat czekaliśmy na to, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata i to nam się udało. Mało tego, to się nie udało. Myśmy to po prostu wywalczyli, zdobyli. W całym turnieju, w 13 spotkaniach odnieśliśmy 12 zwycięstw, pokonując Brazylię 3-1 w wielkim finale w Spodku. Tu już później wszyscy stali na początku, może próbowali siedzieć, ale były takie emocje, że tu już na koniec nikt nie siedział. Nie było tutaj szpilki, nie dało się myślę wsadzić, przynajmniej wzrokiem. Stali wszyscy, no trybuny były pod sam sufit, wypełnione wszystkie przejścia. Nie wspomnę o tym, co działo się na zewnątrz, bo plac przed Spodkiem oczywiście był strefą kibica. Ci kibice, którzy nie kupili biletów, nie mieli tego szczęścia, no ale całe miasto Katowice zamieniło się w wielką strefę kibica, no przecież później ciągnęły się od Spodka do samego rynku. Tłumy, tabuny ludzi trzeba było pozamykać w trakcie nocy ulice, bo takie było tu wielkie święto siatkówki. Cały czas mówiliśmy, niech Polacy dojadą do Katowic, to będzie cud, dlatego że ta najlepsza czwórka grała już w Katowicach. I cały czas nie wierzyliśmy w ten nasz zespół, bo nie było podstaw do takiej wiary. Owszem, dobry wynik w ósemce, no dobrze, o piąte miejsce może zagramy, ale zagraliśmy o złoto. A czy to się czuje? No właściwie są takie momenty, w których można to poczuć, kiedy czuje się też tą presję, a Spodek wtedy był naprawdę wypełniony w nadkomplecie, bo wszystkie schody, wszystkie przejścia, gdyby Straż Pożarna chciała zamknąć tę imprezę, zamknęłaby ją w 3 minuty, bo po prostu wszyscy tam chcieli wejść, no nie wszyscy mogli. Spodek nie jest największą halą sportową w Polsce, ale jest to mekka polskiej siatkówki od ponad już teraz 20 lat, a wtedy od 15 lat. Była tą Mekką i to się czuło, naprawdę to się czuło, ten taki krzyk kibica, to stłamszenie rywali. Oczywiście oni byli do tego przyzwyczajeni, ale jednak to gdzieś jest z tyłu głowy. A poza tym nasi mieli tę swobodę, że oni niczego nie bronili, oni nic nie musieli, ale wszystko mogli zrobić i zrobili. No fenomen, no nikt się nie spodziewał, tym bardziej po pierwszym secie, nikt się nie spodziewał takiego obrotu sprawy, że Polska sięgnie po Mistrzostwo Świata po 400 latach przerwy, ale będzie to miało miejsce w Katowicach, no i właśnie w tej legendarnej, fantastycznej naszej hali. Spodek to nie tylko gry zespołowe, to także popisy solistów, mistrzów. Tutaj gościły największe gwiazdy boksu, zapasów i oczywiście tenisa. 21 listopada 1976 roku. Mecze tenisowe odbywały się już w latach 70. Wielu kibiców pamięta bardzo dobrze takie wydarzenie, które nazywało się Turniej Czterech Asów. To był tak naprawdę nie turniej, tylko mecze pokazowe. Wtedy tenisistów z najlepszej czołówki na świecie. Organizatorem tego wydarzenia był Wojciech Fibak.
Wśród gwiazd zagrali Holender Tom Oker, Amerykanin Marty Riesen i Czech Jan Kodesz. No, wszystkim przegrywali Skaldowie, bo oprócz tego, że była ta część sportowa, no to oczywiście nie zapomniano o tym, żeby publiczność dobrze się bawiła i właśnie stworzono w ten sposób takie pierwsze fajne show w czasach PRL-u. Co do innych turniejów, no to 18 lat później Martina Navratilova, wtedy gwiazda numer 1 światowego tenisa, przyjechała też na taką pokazówkę, która nazywała się Przybysze z Masters. Oprócz niej grała Zina Garrison ze Stanów Zjednoczonych oraz Austriak Thomas Muster i Francuz Henri Lecomte. Na razie Spodek, czcigodny jubilat, jest jeszcze cichy i spokojny. Ale niebawem sport wróci do tej legendarnej hali. I znowu będzie głośno i naprawdę gorąco. Oh.